Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek wyjazdowy, jak sami widzicie, jesteśmy w siedzibie Good Staffa, Work Staffa, a to na specjalne zaproszenie od Petera. Dziękuję uprzejmie. Ci, którzy nie wiedzą jeszcze, to powinni już w sumie wiedzieć. Zapraszamy od razu na kanał workstaffowy, goodstaffowy, gdzie Peter prezentuje wszystkie produkty. Jesteś takim głównym testerem. Tak, jestem testerem i równocześnie opiekunem marki oraz klienta. Więc w sumie też i moim opiekunem. Jak najbardziej. A generalnie to jest mój trener. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby poruszyć troszeczkę takich smaczków związanych z produktami Good Staffa i Work Staffa, ponieważ jak wiecie, nasz kanał jest ogólny, skupiamy się na różnych producentach. Natomiast Peter o tych produktach wie wszystko, zna je na wylot. Tak mi się wydaje. Bo w Work Staffie jesteś od ilu? Znaczy nie, generalnie w firmie pracuję od roku czasu. Minął mi roczek. No właśnie, ale wcześniej... Ale z chłopakami znałem się już kilka lat. No właśnie i jakby te produkty wcześniej też testowałeś. Dokładnie. A od roku bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie. I to już pokażę wam w pracy manualnej, żeby nie przedłużać, że pewne produkty przeszły małą metamorfozę, zmianę i zobaczycie przy pracy manualnej, jak to teraz właśnie wszystko wychodzi w praktyce. Powiem wam jeszcze, że jeżeli w odcinkach naszych znajdują się jakieś produkty Good Staffa czy też Work Staffa, to później dostaję informacje od Petera. Ty, ale na to mam taki i taki patent i można to użyć w ten i w ten sposób. A wiesz jak to działa? Spróbuj tak i tak. Więc dlatego też powstał pomysł nakręcenia tego odcinku. Ale myślę, że bez zbędnego gadania... Dokładnie, przechodzimy do działania. Tak jedziemy. Jest. Przychodzimy do pracy i bierzemy sobie najpierw na tapet nasz Wilkin Alkaline. Paweł, że tak powiem, zacznie klasycznym pędzelkiem go atakować, a go wykończy finiszem. Finiszem, wróć. Albino, ale tak naprawdę, no tak, to będzie takie finiszowe wykończenie, ponieważ chcemy pokazać, jaka jest różnica w poślizgu, jeżeli chodzi o pędzelek albino oraz nasz pędzelek klasyczny. Dobra, walka na pędzelki. Może być. Peter, powiedz mi, dlaczego właśnie albino? Bo ja jestem fanem tego naturalnego włosia, dlatego że jednak jak on się nasączy chemią, to później bardzo fajnie ją oddaje, tak? No bo to jest jednak naturalne tak. Włosie. I u mnie zarówno Kubuś, jak i Andrzej w pracowni widziałem, że używają albino też do tych elementów zewnętrznych ze względu na delikatność. A ty jeszcze dlaczego lubisz albinosa? Ja użyję albino, ponieważ inaczej. Załóżmy, że to była felga czarna piano, gdzie to jest kolor bardzo podatny na zarysowania. Mhm. I niestety, no, znaczy niestety, to jest najbardziej łagodny pędzelek dla lakieru. Jego włos jest naprawdę delikatny, to nawet można sobie sprawdzać. Robiłem test. No teraz akurat na czarnym uni, na masce. Nie będzie wiarygodne, bo mam rękawiczkę, ale załóżmy, że Paweł do końca nie wyczyści tej felgi. Gdzieś zostaną jakieś zakamarki i byłaby to felga akurat czarne piano. To ja wtedy wchodzę, powiedzmy, jak to nazywałem wcześniej, finiszem, żeby już tej felgi mocno nie atakować i zbieram pozostałości, które zostawił Paweł. W sensie mówisz, ale mówisz po myciu wstępnym takim bezdotykowym, tak? Znaczy nie, zacząłbym klasycznym, tak jak ty. Aha, okej. Okay. A skończyłbym na albino. Aha, czyli chcesz zacząć klasycznym. Tak. Ale można tym myć od A do Z, bez problemu. Dokładnie, dokładnie. Dobra, przechodzimy jedziemy. Do działania, lecimy. Co mamy, bo mówiliśmy? Mamy tutaj 1 do 10, Willy Cleaner Alkaline, produkt zasadowy do felg. Mhm. Zapach coli, inhibitory korozji, to już mówiłem wcześniej na naszym kanale. A teraz przechodzimy do pracy, czyli wstępnie opryskam sobie tą felgę. Nie, może jakbyśmy teraz rozprowadzali, to byśmy co zrobili? Porysowali. Dokładnie. O, dobrze gada, tak jak ja. To było podchwytliwe pytanie. Tak. Ja takie często zadaję. Jeżeli chodzi o Alkaline'a, przerobiłem już trochę. Też teścik był u nas. I naprawdę bardzo fajny produkt. Ważna uwaga, nie używamy tego... Kolaszery? Sorry, że lizak. Czupa czupsy. Ale kolowy. Kolowy. Kolowy lizak. Ważna uwaga, nie używamy tego produktu w samym koncentracie. Produkt, żeby miał właściwości czyszczące, pieniące oraz dało fajny poślizg, musi mieć, znaczy musi być to zrobione z wodą. Nie ma tutaj zbytnio znaczenia, czy to będzie woda demineralizowana, czy zwykła. I tak używamy go praktycznie gotowego do użycia. Tylko nigdy nie używamy gotowego koncentratu, ponieważ jak przeoczymy ten moment spłukania, wydłużymy, to ktoś zadzwoni, pójdziemy coś zjeść, może nam zostawić takie małe kukło. Oczywiście pasta finiszowa rozwiąże problem, ale nie rekomendujemy tego, żeby używać w samym koncentracie. Tylko z wodą.
Masz tu na myśli jakieś zacieki, tak? Tak, zostaną czyli... takie siwe takie zacieki, jakby nie water spoty, tylko tak jakby siwy osad. Wiem o czym mówisz. Jeżeli od razu wejdziemy z szamponem, to wymyjemy, ale jak zostawimy na dłużej, no to pasta finiszowa. Mhm. Dlatego nie używamy tego produktu. No ale ja testując go, tam robiłem z tego co pamiętam 1-5 rozcieńczenie. Mhm. I myślę, że pamiętacie i generalnie siła czyszcząca była naprawdę dobra. A miałem do dyspozycji mega, ale to mega zabrudzoną felgę, bo wyciągnąłem ją gdzieś tam od sąsiadów, wręcz ze szrotu. I 1-5 poradził sobie świetnie, a ty mi później napisałeś właśnie, Pawciu, 1-10 nawet, tak. Też spokojnie, nie? Ale bo to jest tak samo jak z APC, nie trzeba od razu sięgać 1-5 i sprawdzać, które APC jest mocniejsze, tak. Tylko możemy tak naprawdę zacząć 1-20 i schodzić w dół. Dokładnie. Nie ma sensu od razu wchodzić z tą taką mocną... Dokładnie. Dobra, spukujemy. Dobra, to teraz ja? Tak jest. Pamiętamy, żeby też naładować zawsze, doładować pędzelek przed pracą. O właśnie, ten stopień spienienia jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o Alkalina. No, na tym się ślizga jak wariat. I to jest jak na lodowisku. No tak, to jest fajne. Tak jakbyś miał powłokę na tych felgach, jakiś wosk. Ty, no ale na dobrą sprawę, jak umyliśmy bezdotykowo wstępnie, to rzeczywiście nie ma sensu męczyć tej felgi tym pędzlem, który mimo wszystko zawsze będzie agresywniejszy niż albino. Powiem ci, że chyba zacznę częściej używać albino do mycia felg. Bo naprawdę nie używałem. Ale nie? Bo wiesz co miałem na myśli? Znaczy ja ogólnie używam najczęściej rękawicy waszej i szczoty, ale to co mówisz, no tutaj gdzieś za kamarki pędzel fajny, ale naprawdę fajnie działa. I słuchaj, jeszcze jest taki fajny patent z tym produktem. Klasyczny, znany z tego, że oddaje nam najwięcej chemii. Ten produkt powoduje to, że czy byśmy wzięli naszego Blacka, Klasyka czy Albino, odda tyle samo chemii. W sensie, że on fajnie nawilża i dokładnie, spienia się, jak pracujesz, daje tą poduszkę. Jak pracujesz taką, APC z klasycznym, to widać, że on tej chemii oddaje najwięcej w trakcie pracy. Przy APC, nasz klasyczny. Mhm. A tu, przy tym produkcie, każdy pędzelek odda ci praktycznie tyle samo chemii. Okej. Okay. Jeszcze raz sobie wypędzelkuję. Fajnie, naprawdę. Poślizg dobry. Pierwszy tip Pitera. Pierwszy tip Pitera. Nasza felga jest wyczyszczona, a za chwilę wam pokażemy kolejny patent, jak szybko ją zabezpieczyć. Widzę, że trzymasz już mojego ulubionego, albo jednego z ulubionych, bo mam sporo tych produktów, Kudeka do felg, czyli Rims Detailer. Dokładnie. Dużo osób mówi, o Jezu, po co tyle produktów? Detailer będzie zaraz do wszystkiego, do lakieru, do wnętrza, do skór, do felg, ile tych detailerów. Natomiast on moim zdaniem jest wyjątkowy. I on dodaje bardzo dobre hydro też. Dokładnie. Tak w trzech słowach postaram się, bo jak się uruchomię, to jest ten problem. Każdy właśnie się zastanawia, jak szybko zabezpieczyć tą felgę, zwłaszcza na bez dotyku. Metoda jest bardzo prosta. Paweł właśnie teraz już wypłuka naszą felgę. Ja wam pokażę, jak on działa w aplikacji na mokro. Spłukujemy i zobaczycie, co się za chwilę wydarzy. Ale będziemy? Chcesz mi powiedzieć, że Rims działa też na mokro? Działa na mokro. Tak? Tak. Możemy go właśnie używać na dwa sposoby, na mokro i na sucho, czyli do pierwszego wstępnego osuszenia naszej felgi. Mm-hmm. Uwierz mi, to już powiedziałem, wiesz, bliżej w nogę, to tak jakbyśmy nagrywali, ale no, tak, uwierzcie mi, jeżeli użyjemy go na mokro do wstępnego osuszenia, wysuszenie tej felgi mikrofibrą to jest taka czysta formalność, jeżeli potem dobijemy go, czyli zwarstwujemy już na sucho, jest w stanie usiąść nawet 3 tygodnie na feldze, a to jest tylko kudek. Żaden jakiś tam super syntetyk, żaden wosk. Quick Detailer stworzony do felgi. Tak, ja pamiętam, że on potrafi przytrzymać i daje fajny poślizg i... Jest fajna śliskość po nim i szklistość. Zgodzę się z tym. Ale nie zaskoczyłeś mnie, że można, że działa też na mokro, no jako taki wet coat. Widzicie, że mamy, nie wiem, czy widzicie, czy nie, jest no totalna jest tafla felga. Wody, nie? Jest, tutaj nie ma żadnej hydrofobowości, nie? No to teraz aplikujemy na mokro. I możesz spłukać. Ale już widzę, że działa. No, bez kitu. Ale jestem w szoku. Fajnie działa, bo ja nie? Naprawdę nie używałem go. Ojej, chyba ruszyłem ten mikrofon. Naprawdę nie używałem już go nawet w formie takiego wet coata. Nie wiem, czy kamera to była, już widać, że ta felga nabrała takiego koloru, takiej wyrazistości. No, nie to, że daje wygląd fajny i tak. Śliskość to ten, ale no, Peter szacun. Jesteśmy dopiero przy felgach, a już tak, zaskoczenie z pędzelkiem albino, który naprawdę fajnie pracuje do takiego mycia lekko zabrudzonych felg, a jednak jest bezpieczniejszy. I drugi temat, Rims Detailer, który może być też takim wet coatem. Teraz, jeżeli chodzi o aplikację na lakier.
No to powiem tak, możemy wstępnie się nim posiłkować, jeżeli nie mamy jakiegoś kudeka, który nam pomoże w osuszaniu. Mhm. Tylko jest jeden warunek. To jest produkt typowo stworzony do felg na mniejsze powierzchnie. Jeżeli użyjemy go do wstępnego osuszenia naszego lakieru, zadziała w 100%. Tylko może się pojawić taki problem, że może zostawić on generalnie zostawia po sobie taką membranę, która właśnie chroni tą felgę i jego właśnie, że tak powiem, działanie polega na tym, że on potrzebuje też ciepła. Tak nam mówiła nasza właśnie pani chemik, że dlatego nie zadziała na lakierze z taką trwałością jak na feldze, bo on potrzebuje, że tak powiem, temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Jadąc, temperatura powoduje to, że on działa i wydłuża się jego właśnie ten efekt. A jeżeli sprawdzimy go na lakierze, słowo honoru, jeżeli go sprawdzimy na lakierze, tydzień czasu jego nie będzie. A jeszcze możemy takiego newsa fajnego sprzedać, to będzie patent numer 3. Robiliśmy sobie takie testy, że na początku położyliśmy Wheel Waxa, czyli nasz wosk do felg. Tak. I zrobiliśmy kanapkę, dobiliśmy go rinsem. Ja to robiłem u siebie też. I zrobiliśmy trasę taką tygodniową, znaczy tygodniową, tam było ponad 1000 km. Mhm. I położyliśmy Irona. No i na początku ja od razu patrzę na datę, ja mówię, coś się chyba z nim stało. A chodziło o to, że ta kanapka spowodowała to, że było tak silne zabezpieczenie, że ten Iron praktycznie nie miał co barwić. Okej, okay, czyli wszystko gdzieś wzięliśmy tam drugie koło, gdzie w ogóle nie było zabezpieczone. Za chwilę powstał ten efekt krwawienia. Więc też taki patent numer 3, jeżeli chcemy mieć zabezpieczenie, wydłużać w czasie, czyli możemy na początku nawoskować naszą felgę, a potem przedłużać to rinsem. Tak samo jak lakier. Woskujemy, a potem dobijamy sobie jakimś kudekiem, przedłużamy ten czas, tak? Jasne. No i ostro, od felg od razu mnie przeprowadzasz do wnętrza. Tak jest. Co mamy? Teraz bierzemy sobie nasz interior detailer. O którym też nagrywają. No, dokładnie. No i jestem ciekawy, czy mnie zaskoczysz. No to, robimy, czyli znów takie ciekawostki, patent kolejny. No, dobra, oczywiście, moi ja drodzy. Chcę tylko patenty dobra. Dzisiaj. Moi drodzy, więc tak, środek nasz interior detailer, który czyści, zabezpiecza, zostawia fajne przyciemnienie, ten plastik jest wręcz taki, powiedzmy, odżywiony, ale dobra, ten już się uruchamiam, za dużo mówię. Wiecie, jak tym pracować, tak? Czyli dajemy sobie na mikrofibrę lub bezpośrednio na element i czyścimy. No, fajnie pachnie. Bo w końcu większość firm robi jakieś zapachy takie owocowe, a tutaj mamy taki męskie perfumy. No, dokładnie. I teraz tak. Ale to się też kobietom podoba. Tak jak, podobno. Jak wąchają ten, to... I teraz tak. Co jeśli zanieczyszczenie było na tyle mocne, że same przetarcie fibrą nie zdało rezultatu, tak? No bo czasami jednak trzeba używać środki APC, pędzelkować, żeby ten brud wyskubać. Ale możemy sobie ten czas troszeczkę wykrócić. Chcesz mi powiedzieć, że interior detailer, że ma też fajne właściwości czyszczące? Naprawdę ma fajne, to nie jest kamuflaż. Możecie sobie też to sprawdzić, że element wyczyszczony możecie sobie wypracować APC i zobaczyć, na ile fibra wam zebrała tego całego zanieczyszczenia. Mhm. Ale zobaczcie, jaki fajny patent. Robimy to z naszą rękawicą Breeze i taka anegdotka, to jest, że tak powiem, rzecz zrobiona na haczyk też u was w studiach, ale generalnie była stworzona właśnie, żeby siedziała na naszym kciuku, żeby był komfort tej pracy. Wiele osób właśnie mi mówi, nawet ty mi powiedziałeś, że sam nie wiedziałeś, że to jest właśnie na kciuk, tylko że po to, żeby sobie wisiało. Owszem, może wisieć sobie u was w studiach, ale generalnie ma nam dać komfort pracy, żeby była na tyle zadaniowo adekwatna do pracy, żeby nam nie spadała. Dobra, nawet nagrywając kiedyś MX nowinki właśnie powiedziałem, o fajnie, że zrobili taki wieszaczek, a no. Ktoś z widzów po prostu dodał, ej Paweł, to jest miejsce na kciuk właśnie. Nie? A i to samo się tyczy naszej rękawicy do felg, Wilmit. To samo, że to kładziemy na kciuk, wtedy możemy pracować sobie w każdej płaszczyźnie i nam nie spada. Dobra, jedziemy. Zobaczcie, jaki fajny patent. Nasączamy sobie naszą rękawicę. Możemy sobie troszeczkę, jeszcze rozprowadzić. I teraz Breeze ma na tyle fajne włosie, że on wchodzi nam w tworzywo, skubie nam ten brud, tylko nie wiem, czy kamera to wyłapie. Duży nadmiar produktu zostaje, ponieważ on skubie, a nie wchłonie nam tyle, co mikrofibra. I teraz, widzisz? Okay. Widać ten produkt, że on cały czas jest. Właśnie, tak jakby to włosie nie było takie chłonne, nie? No nie. Fibra. Ono ma nam to wszystko zebrać, ale nie wchłonąć tak jak mikrofibra. I teraz czyścimy sobie dany element, zdejmujemy sobie... Czyli działa trochę jak taka nasączona szczotka albo pędzelek, tak, że jak dokładnie. Już się napije, to po prostu czyścimy. Dokładnie, dlatego tak jak powiedziałem, żeby ułatwić pracę, nie pędzelkujemy, nie szczotkujemy, tylko bierzemy Breeze'a. Czyścimy, nadmiar zbieramy sobie mikrofibrą i mamy pracę zakończoną. No i bomba. No i też zobaczcie, jaki fajny efekt zostawia przyciemnienia.
Tak, no nie jest błyszczący, ale nie, jest znaczy tak, z początku jakaś satyna może być, ale wiadomo, ten produkt taka musi też odparować i przyciemnienie jest fajne. Ty, no dobra, to ja bym chciał sprawdzić w takich naprawdę trudniejszych warunkach te właściwości czyszczące i zróbmy to na gumowym dywanie. Jak najbardziej, ale jeszcze chciałem ci pokazać fajny patent tego produktu. Kolejna taka nowinka. No. Przechodzimy teraz na element naszych drzwi. Na przykład tutaj. O. Załóżmy, że te drzwi są brudne. Załóżmy po prostu, bo są czyste. No nie, no tutaj jest trochę brudne. No dobra, to już przyciągniemy sobie całe. O. Żeby nie było. A i też ma fajne właściwości antystatyczne. To też trzeba podkreślić. Okej. Okay. A ty jakoś testujesz taką antystatykę? Masz jakiś patent na to? Tak, jeżdżę w trasy. Dobra, jest wyczyszczone. I teraz zobacz, babciu, co ci pokażę. Kolejny patent. Na chwilę zniknąłem z kadru, ale wciąż tu jestem. Dobra, tak żeby cię nie ochlapał. O, panie! Ty, to jest... no właśnie. Góra, szyba opuszczona. Tak. Bo zatrzymujesz się na bramkach jakichś, musisz zapłacić. Pada deszcz i woda po prostu nie rozpuści go i nie spłynie. Sprawdziliśmy to, bo też dużo osób się pytało, czy nie będzie nam na przykład parowała szyba, jak jedziemy, czyścimy kokpit. Nie paruje, kolejna sprawa, nie zostają żadne białe zacieki, ale hydro... W sensie, chcesz mi powiedzieć, że po niektórych dressingach parujesz, jakby one odparowują, po niektórych tak, interiorach, jak to odparowuje, to szyby jakby zachodzą giełką? Dokładnie, tak. Tak, mieliśmy dużo takich zapytań, czy to się tutaj nie stanie. No i nie ukrywam, że to był też dla nas taki ważny argument. I pod tym kątem testowaliście? Tak, również. To powiem wam, że ja chyba nigdy żadnego ani dressingu, ani interior detailera czy cleanera nie testowałem pod tym kątem. Szacun. A zobacz muszę teraz. Muszę dodać na listę testów. A zobacz teraz. Ten parametr. Masz mikrofibrę i teraz zobaczysz, poczekaj, najpierw ci coś powiem, żebyś wyczuł ten moment, tak, że jak zbierzesz tą wodę, to nie będzie takie, że ta woda ci ucieka, się marzy, tylko zobaczysz, że na tym tworzywie jest powiedzmy taka membrana osłona. Po prostu przeje ci, to będzie wyczuwalne, tak jak miałbyś wosk. Okej. Okay. Że nie ma, że się tylko po prostu zbierasz. Zbieram to w fibrę, zgadza tak się, bo tu jest od razu sucho. Tak, no. Trochę jak taki dobry osuszacz do lakieru. Najważniejsza informacja, że nie jest rozcieńczany, rozpuszczany tak przez wodę, więc też nie będzie zacieków. I nie zostawia bałaganu. Super. Dobra, to teraz moja inicjatywa. Tak jest. Bo Peter mówi, że jeszcze na dywanikach gumowych nie używałeś interior detailera. Znaczy używałem, ale jak mam być z wami szczery, to nie używałem do tego Breeza. Okej, okay, ale ja chcę sprawdzić tą siłę czyszczącą, nie? No to jedziemy. Ale dobra, ale sam, bo jakby interesuje mnie siła czyszcząca, bo nie mamy aż tak brudnych plastików jak dywaniki. Ale powiedz mi tylko, czy interior się nada na dywaniki, czy będzie jednak za bardzo śliski? Znaczy nie, jeżeli chodzi o śliskość, to nie wytworzy tego właśnie tej pokrywy lodu, jak niektórzy mówią. Okay. Tylko wydaje mi się, że nie można też oczekiwać zbyt wiele. To jest interior detailer, a jednak dywaniki, no nie ukrywam, najbardziej dostają baty, jeżeli chodzi o eksploatację samochodu, tak? Bo cały czas wsiadamy. Mhm. Ale chodzi mi też, wiesz, o tą jednak śliskość, bo on sam w sobie jest śliski, więc boję się. Ale to jest inne tworzywo, jeżeli chodzi o gumę. Żeby nie było później właśnie, tak jak mówisz, lodowiska. Ty, ale rzeczywiście on, ale syfu zostaje no tu, widać, nawet ale zobacz, mimo, właśnie, że jest szary. Zobacz, jak ty włosie reaguje, że wszystko ci zbiera. Tak. I zostaje, tak, masz rację, to zostaje na tej powierzchni. Fajnie się tym pracuje, bo mogę nawet tam tym paluchem no jechać. No i słuchaj, nie ucieka ci teraz z dłoni, nie? No. Tu mamy właśnie lepsze takie odniesienie, co robiliśmy na progu, tak? Że jednak to dużo zostaje. Ale już widzę, jak to czyściło. No, coś się... Ty, ale ten plastik się... No, pokaż to. Ładnie to wzruszyło brud. Ty, zamiast taka alternatywa no dla pędzla czy szczoteczki, jeżeli mamy... No, okej, okay, średnie zabrudzenia, małe średnie, no bo przypuszczam, że przy tych ultra to... I co pytałeś, czy będzie ślisko? Nie będzie ślisko, bo jest inne tworzywo. No gumy. Na tym nie. Tak. Na tym nie. Więc kwestia do potestowania dla was. Dokładnie. Praca domowa. Dokładnie. Natomiast mega właściwości czyszczące, jeżeli chodzi o Breeza. I to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o tę rękawicę, bo za chwilę pokażemy wam kolejne patenty. Ogień! A teraz kolejny patent. Jak w driftowozie, uważaj, dawaj. Rękaw. Dobra, nasz pacjent już jest gotowy. Wydaje mi się, że ten wózek nawet nam ułatwi tą pracę. Dojechałem cały. Nie będziemy go zdejmować. Leather Cleaner, czyli produkt, który też się pojawił w którymś z moich testów. Natomiast jedyne moje zastrzeżenie dotyczyło stopnia spienienia się tego produktu.
to może być wada, zaleta, natomiast no, rzeczywiście on się mało pienił. Dokładnie i nie ukrywam, że po tym filmie szybko powstała reaktywacja tego produktu i jakość piany, uwierzcie mi, że jest teraz naprawdę na fajnym poziomie, to za chwilę Wam pokażemy. Sobie nawet tutaj możemy, nie? O, i niech sobie to leży. Okej. Ale już widać, że jest gęstsza, bo tamta była taka, że szybko odparowała. Znaczy to nie było do końca złe, ponieważ też fajnie przy wybieraniu. No tak, nie masz tyle pracy. Tak, ale jednak gdzieś ta piana też jest potrzebna. Kolejny patent. Jeżeli chodzi o czyszczenie skóry, takim standardem jest szczoteczka, tak. No bo wiadomo, że fajnie skubie ten brud, ale jeżeli mamy fotele, powiedzmy, załóżmy, że 3 razy w ciągu roku ktoś się czyści, uwierzcie mi, że szczotka naprawdę będzie niezbędna, ponieważ bris fajnie sobie z tym poradzi i tu może być takie zakłamanie dla oka, że nie będzie piany, ponieważ bris nie powoduje pienienia produktu, tak samo przy APC, nie będziemy w ogóle, piana nie będzie zauważalna. Ale za chwilę zobaczycie, co bris potrafi zrobić na skórze i w jakim stopniu doszło. Ale z drugiej strony zostawia ten produkt na powierzchni, co było widać na dywaniku. Tak, można cały czas pracować. Ten. Mogę ładować. I właśnie nim praca polega na tym, że tak jak właśnie robisz, nasącz go sobie. Dużo? Starczy. I teraz rozprowadź. I ja możesz dać ewentualnie bezpośrednio sobie, nie wiem, jedno przyknięcie na panel i przechodzimy do pracy. Ja wolę zawsze na narzędzie. Mogę przy tym zostać? Może być. Rzeczywiście, ta piana się szybko jakby... W ogóle jej nie będzie. Okej. Okay. Mówi chłop, jak jest. Zobaczcie, tu mimo wszystko jakby jest takie delikatne spienienie, bo ten produkt zostaje produkt, na powierzchni. Bo właśnie, jak to mówisz? Skubać brud. Tak. Podoba mi się to stwierdzenie. No fajnie. Ja nawet nie wiem, czy to kiedyś u Ciebie z kanału nie podobało. Nie, nie, skubania nie. Jest, cały czas jest. Jest i będzie. Niby nie ma piany, tak. Ale będzie, ponieważ bris nie wciąga tego produktu, tylko go właśnie skubie. No dobra. O kurde. Poskubało tego brudu trochę. Szkoda, że białej fibry nie wzięliśmy, byłoby lepiej widać. Widać na tej też? Taram! I zobacz. Nie było efektu piany. Ale właśnie to włosie spowodowało, że podkaczało cały czas. No powiem Wam, znowu żeś mi zaimponował. Mogę? Jasne. Bomba. Pięknie. I to samą rękawicą. Dokładnie. A teraz ja Wam tak szybko pokażę. Czy na takie szybkie odświeżenie, zamiast się bawić szczoteczką, dokładnie. A wbrew pozorom tym, też mogę sobie przecież dojść, tu sobie odchylę i ten rancik tam, o. Dokładnie. I też doczyszczę, jeżeli chodzi właśnie... Nawet bym powiedział, bo czasami szczoteczka przeszkadza mi, jak jest duża, szeroka, żeby gdzieś tam mi haczy ten rękojeść. A tu mogę sobie w ten sposób wejść tam, nie? No i przez to, że... Ale jeszcze, sorry, że ci przerwę. Teraz tak pomyślałem, że może być super patent do takiego odkurzania skóry. Bo ona działa trochę na zasadzie wymiatania. Wiesz, o co mi chodzi? Jak odkurzasz skórę, to tutaj masz często dużo syfu i zobacz, że możesz... O, tu nawet są jakieś pyłki. Jak bawić się szczotką, to na zasadzie takiej właśnie szczelinów. Przechodzimy do naszych glinek. Taka nowość, znaczy może nie dla każdego, a dla tych, co nie wie, to już mówię, glinka jest zapachowa i posiada fajną plastyczność. Ostatnio śledząc kanał Pawła, zauważyłem, że Ola, czyli teraz jego dotychczasowa pomoc przy filmach oraz w trakcie pracy, miała problem z ulepieniem tego tak zwanego placuszka glinkowego. Tak jest. I co mówił następnie Paweł, że właśnie wysłał mu SMS-y, to właśnie treść SMS-a była taka, że Paweł, zanurz tą glinkę dosłownie na minutę w ciepłej wodzie. Paweł, dałeś... Co? Nie, tak nie było, żartuję. Ale napisałem mu, żeby ją zanurzył dosłownie na minutę w ciepłej wodzie i wszystko się zmieni, bo faktycznie, zobaczcie, jeżeli... Masz rację, to jest stary, dobry patent, o którym ja zawsze zapominam, bo uwielbiam te zapachy. Kurde, naprawdę, jest sztos. Zawsze zapominam, bo bardziej przeszedłem na te ręczniki glinkowe. Glinka natomiast fajnie sprawdza się na pewno przy felgach, chociaż właśnie ostatnio jak glinkowaliśmy, tak mówię, jednak te glinki są fajne, takie tradycyjne. No i przy korekcie też jest taki. Ale to jest fajne. I teraz, żebyście zobaczyli, faktycznie można się zrazić, jeżeli chodzi o jej plastyczność, no bo jest naprawdę ciężko. No. No ale ja to zawsze w dłoniach też ugniatam, nie? No, ale... no bo ty jesteś klasyka gatunku. Nie no, ciepła woda też jest taką klasyką. Zrobimy tak, że zrobimy pół i pokażemy. Wrzucam. Wrzucaj. Od takiego placka to jeszcze nie robiłem. Nie? Za duży? Nie, dobra, rób.
Niech zmarnuje sobie, dużo glinki. Niech sobie siedzi. Nie, daj, co na to szefostwo? Nie zmarnujesz, ponieważ jak ją... no zależy, ile byś się chciał wykorzystać. Wiadomo, taki pół to byś zrobił dobrego suwak, nie lepiej. No, raczej tak. No, tak to pachnie. A jeszcze jest fajne, tak to pachnie. A jeszcze też jest fajne kombo, też używałeś naszego poślizgu tak, do glinek. Tak. Też zapachowy. Tak. I mimo, że są dwa różne zapachy, nie gryzą się. Nie gryzą, łączą się. Tak jest. Łączą się, to jest po prostu miks. No dobra, i co? No i wyjmij i pobaw się nią. Tylko, że naprawdę wziąłeś mega duży placek. Nie, no jest mega różnica. W ogóle, o czekaj, tak nawet możemy zrobić. O, niepotrzebnie założyłem rękawiczki, nie? Także tak, niezależnie tak naprawdę jakiej glinki używacie. Dokładnie. To Peter przypomina o tym, żeby rozgrzewać. W ciepłej wodzie. Zwłaszcza nasze spoty i doty. Peter, bardzo dziękuję za gościnę i dziękuję całej ekipie Good Stuff Work Stuff. Dla mnie dzisiaj największe zaskoczenie to Rims Detailer, który robi mega hydro jako wet coat, bo znam ten produkt dobrze i go używałem często, ale na sucho. Natomiast nigdy nie używałem go tak na mokro, a hydrofobowość jest bomba, rozwala system. Dlatego też ważne są takie spotkania, żebyśmy mogli się wymieniać tymi różnymi niuansami, ciekawostkami, patentami. Jednak żeby... znasz na wylot te produkty. Bardzo miło to słyszeć z twoich ust. Ale tak jak mielibyśmy być naprawdę już tak poważni, to po to są właśnie różne spotkania, ciekawostki, żeby wymieniać się patentami i rozszerzać gamę produktów, ponieważ nie zawsze są złe produkty, tylko mogą być źle wykorzystane w trakcie działania. Tak jest. Drugi produkt, Interior Detailer, ale właściwie przez pryzmat tej rękawicy Breeze, która, jak to powiedziałeś, fajnie skubie. I naprawdę ona super skubie i fajnie ją łączyć zarówno z Interior Detailerem, jak i z Leather Cleanerem do takiego bieżącego czyszczenia, chociaż mówisz, że naprawdę nawet brudne takie skóry potrafi sobie dokładnie doczyścić. Jeżeli jak mielibyśmy się zatrzymać na interiorze, też pokazuje, że to przyciemnienie to nie jest taki kamuflaż, jak ktoś tam mógł napisać. Tak, ma tak, siłę, wiadomo, to nie będzie APC, jasne, ale naprawdę daje sobie radę. Ma właściwości czyszczące. Peter, powiedz mi jeszcze, a no i dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę z tą glinką. A to serdecznie, dzięki. Powiedz mi jeszcze, jakie twoje, nie wiem, czy przestaję zadawać takie pytanie, ale na pewno masz te bardziej polubione produkty i mniej, więc jakie są jeszcze twoje topy, jeżeli chodzi o Good Stuffa? Kurde, ciężko twierdzić, ponieważ wszystko jest dla mnie topem. Nie, oczywiście to... znaczy tak, powiem wam, może nie... Dlaczego wszystko? Dlatego, że cały czas bazujemy, jeżeli chodzi o naszą gamę produktów. Te, które były, powiedzmy, może nie to, że mniej udane, tylko mniej zadowalające w trakcie pracy, staramy się reanimować i szybko działać. Tak na przykład nasz Iron, tak? Nasz wcześniejszy Iron, nie ukrywam, że dość szybko odparowywał. Jego efekt działania był, no, słaby. Mówisz o tym podstawowym, którego trochę... zjechałem w jednym z odcinków. Delikatnie mówiąc, ale dodaliśmy do niego delikatnie żelu i naprawdę zachowuje się już inaczej w trakcie pracy na naszej felce. Tak samo jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o produkt do skór. Jest poprawiona jakość tak, piany. Jeżeli chodzi o siłę czyszczącą, naprawdę jest na fajnym poziomie. No i warto też nadmienić, że zarówno jak i cleaner oraz mleczko impregnujące posiada zapach skóry. Mleczko jest petarda. U nas Kubunia uwielbia i nawet buty smaruje. Mega matowe wykończenie tak, i fajnie zmiękcza skórę. Dokładnie. Zwłaszcza teraz taka po mega przejściach. A czy ta reszta produktów, które tu przygotowałeś, to są też twoje właśnie te topy? Dokładnie. Jak mielibyśmy pójść na przykład od końca, Fabric Cleaner. Też się z nim polubiłem. To dam ci jeszcze kolejny patent. Fabric Cleaner, z racji tej, że ma obniżoną ilość piany, która tak naprawdę nie wpływa na jakość czyszczenia, mega fajnie robi kombo z tornadorem. O proszę. Przestałem już używać produktów zasadowych typu APC, jeżeli chodzi o tornador. Wszystkie dywaniki, jakie czyszczę tutaj w pracy, tak jak nawet jak robiliśmy testy, tak. Fabric Cleaner, pojemnik, ogień. To ja jeszcze testuję go w takim razie w tornadorze, ale z tą dokładką piorącą. To może być też ciekawy patent. Tak nie testowałem, ale teraz ty mi dasz nowinkę i dobrze, będę mądrzejszy o kolejne doświadczenie. Zabiorę się za to. Mamy jeszcze APC. Rozumiem, że też jesteś fanem APC-ków. Tak. No inaczej. Wiadomo, nie jest to APC numer jeden na całym świecie, ale uważam, że jakość pieniąca
czyszcząca i taki fajny dodatek, zapach, który nie dusi w trakcie pracy, naprawdę powoduje, że mamy fajny komfort. No i jeżeli chodzi o siłę działania, no sam testowałeś u siebie na kanale i wypadło to naprawdę fajnie. Bardzo dobrze. Dla mnie siła czyszcząca jest jakby taka optymalna, a jeszcze dodając właśnie odpowiednie spienienie plus to, że produkt nie gryzie, jest komfortowy w pracy, jest dosyć tutaj bezpieczny też pod tym względem, tak? Tak, i trzeba pamiętać też o tym, co mówiliśmy wcześniej w filmie, że nie zawsze biorąc produkty różne na testy marki XY od razu robimy stężenie 1,3, 1,5, tylko najpierw zacznijmy może 1,20, schodźmy w dół i wtedy dopiero ocenimy ten produkt, jaką on ma siłę. A jeżeli weźmiemy od razu 1,5, 1,5, ten zły, ten gorzej, to jest takie, wiesz, niewiarygodne. Dokładnie, bo każdy jest inaczej skoncentrowany. No i na koniec, to jest też i mój ulubiony produkt i wielu, wielu naszych klientów, którym poleciliśmy ten produkt, są zafascynowani i po niego wracają. Ode mnie taka może nowinka, może nie dla Ciebie nowinka, ale na pewno dla Was. Jest to fajny produkt, który fajnie współpracuje z niewidzialną wycieraczką, ponieważ nie otępia tak szyby, wręcz daje jej fajny poślizg. I na tyle ma wolne odparowanie, że tak naprawdę możemy rozprowadzić ten produkt na jednej szybie, od razu na drugiej sąsiadującej, po czym powracamy do zebrania produktu na pierwszej, idziemy do drugiej i temat załatwiony. Musimy mu dać chwilkę czasu, żeby wszedł w te pory i rozpuścił tłuszcz. Dlatego tym bardziej polecam go dla nowicjuszy i dla osób, które gdzieś tam pielęgnują auto pod chmurką, na powietrzu. Dokładnie. Ponieważ nie trzeba się aż tak śpieszyć. Nie ma tego czasu, który nam mega przyspiesza, to że już musimy uciekać. Tak jest. I co? Na koniec przechodzimy jeszcze do nowości Workstaffa. Tak. Są to mikrofibry workery. Ja już się z nimi bawiłem chwilkę. Tak, sprzedawane w 10-paku oraz w 5-paku, ale pokażę Wam tak, żebyście je zobaczyli dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Paweł już je widział, testował. Ona jest taka jakby z dwóch stron gładka. Gramatura 320, laserowo cięte krawędzie. Mhm. Ale uwierzcie mi, mimo że ta gramatura jest obniżona, no bo też taki był cel, naprawdę te włosie jest twarde. Możecie wykorzystywać je dosłownie... W sensie nie twarde, że rysuje, tylko w sensie, że odporne na pracę i chemię. Dokładnie. Za chwilę przypniemy, że porysowaliśmy cały samochód. Nie, jest fajnie. Ja myślę, że też do powłok się sprawdzą te powłoki. Tak, były testowane z powłokami, z kudekami, z woskami, naprawdę. Jasne. Oczywiście będą woski, które będą wymagały bardziej puszystych. W końcu, bo tak? o to cisnąłem, o to męczyłem. Pytania od Was. Kiedy pasty polerskie? Może kiedyś będą. Ogólnie tak, żeby zrobić już meritum tego podsumowania. Może. Dużo będziemy chcieli wprowadzać nowości, a na chwilę obecną to wisi wszystko w chmurze. Nie będę wyprzedzał jeszcze faktów, żeby nie zapeszyć. Zarówno w Goodstaff, jak i Workstaff. Dokładnie. Jeżeli chodzi o te pasty, śledźcie nasze social media, bądźcie na bieżąco i będziecie wtedy wiedzieć. A drugie pytanie, jak polerować, żeby nie zostawiać hologramów? No to jest generalnie... Myślę, że ten odcinek i tak będzie dosyć długi. Dokładnie. Więc nie możemy już go przedłużać. To jest odpowiedź jest złożona i na pewno znajdziesz odpowiedź w różnych naszych filmach na naszym kanale. Paweł naprawdę wyczerpał. Po pierwsze technika, tylko powiem. Tak. Po drugie dobór odpowiedniej pasty i pada. Ale tak naprawdę technika jest w tym wszystkim najważniejsza. A ja chciałem jeszcze dodać, że naprawdę wyczerpałeś już chyba tyle godzin czasu, jeżeli chodzi o tematykę polerowania. Jeszcze nie. Jeszcze mam mnóstwo pomysłów. Ale chodzi o to, że w dalszym ciągu pytania cały czas są. Są, podstawowych po tak. Wysoki horyzont. Stąd też te pomysł na odcinki dla nowicjuszy i tam też pewnie znajdzie się odcinek o polerowaniu. Wszystko. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Ja również dziękuję, że mogłem wystąpić z Pawłem z kanału MX Nowicki. No i co? I co? Czekam na nowości i czekam wtedy na kolejny odcinek z tipami od Petera. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to szczególnie dotyczące produktów Goodstaffa czy Workstaffa, to piszcie w komentarzach. Peter na pewno zawsze ogląda, więc będzie i oglądał tutaj, więc będzie też tam odpowiadał Wam na pytania. Moglibyśmy jeszcze taka szybka anegdota zrobić, kiedyś taki challenge albo Q&A. Ja kontra Paweł na temat historii odcinków. Kto więcej pamięta i te odcinki kiedy powstały. Boję się, że mogę przegrać. Paweł, dziękuję Ci uprzejmie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, hej. Do zobaczenia, hej.